Kiedy rozmawiam ze swoimi klientami, często pojawia się problem pod tytułem: nie mam dziewczyny, chłopaka, nie mam przyjaciół, jestem samotny. Dzisiaj powiem Ci, jak radzić sobie z tego typu myślami i jak czuć się dobrze, nawet jeżeli nie ma wokół Ciebie wielu ludzi. Powodem tego, że czujesz się źle, kiedy jesteś sam, jest fakt, że jesteś święcie przekonany, że inni ludzie są Ci potrzebni do szczęścia. Sam nakładasz na siebie ograniczenie pod tytułem: nie będę szczęśliwy, dopóki nie znajdę przyjaciół czy partnera. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy przypadkiem nie możesz być szczęśliwy nawet wtedy, kiedy jesteś całkowicie sam? Cierpienie i wszelkie negatywne emocje powstają wtedy, kiedy żyjesz w swojej głowie, kiedy wierzysz swoim myślom. Dlatego myśl "jestem samotny" może sprawić, że jesteś smutny, czy nawet chce ci się płakać. Ale zastanowiłeś się kiedyś, jakby to było, gdybyś żył tak, jak teraz żyjesz, robił to, co teraz robisz, gdybyś nadal był tak samo samotny jak teraz, ale totalnie nie zdawał sobie z tego sprawy, albo nie zwracał na to uwagi? W ogóle się tym nie przejmował. Włącz teraz pauzę i poświęć chwilę na to, żeby wyobrazić sobie siebie w codziennych sytuacjach bez myśli "jestem samotny". Zrób to teraz. Zauważyłeś różnicę w tym, jakie emocje zaczęły się wtedy pojawiać? Czy nigdy nie przyszło Ci do głowy, że jesteś nieszczęśliwy tylko wtedy, kiedy skupiasz się na tym, czego nie masz? Żeby to lepiej zobrazować, zobaczmy hardkorowy przypadek. Wyobraź sobie bardzo nieśmiałego mężczyznę, który ma już 40 parę lat i nigdy nie miał dziewczyny. Nigdy się nawet nie całował. Czuje się z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Ale pewnego razu wybrał się sam do kina. Oglądał dobrą komedię i świetnie się bawił. Śmiał się niemal do łez i wyszedł z kina szczęśliwy w wyśmienitym humorze. Ale zanim wrócił do domu, zobaczył po drodze zakochaną parę, co natychmiast przypomniało mu, że przecież jest sam, więc powinien być nieszczęśliwy. Przyczyną nieszczęścia tego mężczyzny jest wiara w to, że powinien znaleźć sobie dziewczynę. Czyli jego iluzja na temat rzeczywistości. Nic więcej. A może wydaje Ci się, że w jego położeniu nie można być szczęśliwym? Cóż, większość ludzi rzeczywiście czułaby się tak jak on, bo tak jesteśmy zaprogramowani. Takie rzeczy wmawia nam społeczeństwo. Ale są ludzie, którzy w identycznej sytuacji mimo wszystko byliby szczęśliwi. Po prostu zaakceptowaliby tą sytuację i w ogóle by się tym nie przejmowali. A może myślisz, że on powinien być nieszczęśliwy? Że to motywuje go do działania? Cóż, skoro taki człowiek przez tyle lat nie potrafi zmotywować się do działania, to raczej to już się nie zmieni. Przynajmniej nie z powodu tego uczucia. Pamiętaj jednak, że nie powiedziałem, że jeżeli ktoś jest samotny, to nie powinien nic robić, żeby to zmienić. Wręcz przeciwnie. Warto wychodzić z domu i poznawać nowe osoby. Ale będzie Ci to szło znacznie lepiej, kiedy nie będziesz miał na sobie żadnej presji. Kiedy nie będziesz tego robił w stresie. Kiedy będziesz szczęśliwy sam ze sobą, a ludzie będą tylko dodatkiem do Twojego życia. Kiedy nauczysz się nie uzależniać swojego szczęścia od innych osób. Bądź świadomy tych wszystkich rzeczy. Prawdopodobnie na początku to uczucie samotności nadal może w Tobie być. Wtedy uświadom sobie, że to są tylko Twoje myśli. To tylko iluzja, którą masz w głowie. Nigdy nie walcz z tymi myślami. Pogódź się z nimi. Powiedz sobie: okej, mam teraz w głowie uczucie samotności. I obserwuj je. Zobacz, kiedy przychodzi i kiedy odchodzi. Sam fakt, że zaczniesz być świadomy tego procesu i przestaniesz identyfikować się z tymi myślami, sprawi, że po pierwsze, nie będą Ci one aż tak przeszkadzały, po drugie, będą przychodziły coraz rzadziej. Jaki z tego wniosek? Jeżeli chcesz, to wyjdź z domu i poznawaj nowe osoby. Ale pamiętaj, że samotności nie leczy się poprzez kontakt z innymi ludźmi. Uczucie samotności zniknie samo przy kontakcie z rzeczywistością, kiedy pozbędziesz się iluzji ze swojej głowy. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to kliknij w to miejsce i zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu zobaczysz jeszcze wiele ciekawych filmów. Najlepiej zrób to teraz. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat głębokiej pewności siebie, to koniecznie zobacz to wideo. I to wszystko na teraz. Dzięki za uwagę. Robert Machel.